bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Organizatorami dzisiejszego święta jest Zarząd Powiatowy PSL w Mińsku Mazowieckim oraz Zarząd Gminny PSL w Cegłowie. W imieniu organizatorów dzisiejszych uroczystości witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Patronat honorowy nad dzisiejszymi obchodami objęli pan Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz pan Marcin Uchman, wójt gminy Cegłów. Patronat medialny, Tygodnik Siedlecki, Nowy Dzwon, Życie Siedleckie. A teraz chciałbym poprosić pana Mariusza Kozerę, prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Mińsku Mazowieckim oraz pana Wojciecha Juszczaka, prezesa Zarządu Gminnego PSL w Cegłowie o otwarcie ludowego, święta ludowego i przywitanie gości. Witam serdecznie na Powiatowym Święcie Ludowym w Cegłowie, Zielonej Gminie. Każdego roku w okolicach święta Dnia Zesłania Ducha Świętego spotykamy się, aby świętować rocznicę walki o równouprawnienie polityczne chłopów, to jest dopuszczenie ich do udziału w zarządzaniu i współdecydowaniu o losach Galicji, stanowiącej część monarchii Austro-Węgier. Jak widzimy, od samego początku ruch ludowy cały czas dążył do ekonomicznej i kulturalnej emancypacji chłopów. W obecnych czasach historycznych spadkobierca ruchu ludowego, Polskie Stronnictwo Ludowe, ma również na celu poprawę standardów życia rolników. Mając jednak na względzie postępujący rozwój oraz przekształcenia w sferze społecznej, stanowimy również silną reprezentację innych grup społecznych. Nie zapominamy jednak o naszych korzeniach, gdyż z klasy chłopskiej się wywodzimy i pomimo postępujących zmian powinniśmy być cały czas duchowo z tą klasą związani. Patrząc na obecną scenę polityczną, zogniskowaną na dwie największe partie prawicowo-konserwatywno-liberalne, nie możemy zapomnieć, że to my jesteśmy łącznikiem pomiędzy bracią chłopską a przedstawicielami zarówno rządu, jak i samorządu w szeroko rozumianym znaczeniu. To nasi reprezentanci liczną grupą, wójtowie, burmistrzowie, starostowie, radni, członkowie zarządu województwa czy też posłowie zarówno przekazują dalej, jak i starają się rozwiązywać liczne problemy dotykające naszych kolegów, sąsiadów i mieszkańców. W ostatnich czasach pokazaliśmy, że przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego działają rozważnie, a nie tylko PR-owsko, jak czynią to przedstawiciele innych partii. Na przykład podczas zamieszek na Ukrainie, gdzie wielu polityków pojechało tylko po to, aby zrobić sobie zdjęcia oraz się pokazać, nie zważając na możliwe późniejsze skutki spowodowane takim zachowaniem, a dotyczące całych grup społecznych, w tym najbardziej rolników. Nie przeszkodziło im to również w późniejszym wyprowadzeniu niezadowolonych grup rolników na drogi,
celem udowodnienia, jak to przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego nie dbają o ich interesy. Tymczasem przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, działając konsekwentnie, nie dopuścili do jeszcze gorszych sankcji spowodowanych tak nieodpowiedzialnym podejściem i działaniem polskich parlamentarzystów innych partii. Między innymi nie dopuszczając do zakazu eksportu wyrobów mleczarskich czy też owoców do Rosji. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdego da się zadowolić i nie dążymy do tego. Tymczasem nasi oponenci starają się zadowolić wszystkich jednocześnie, tak naprawdę nie zadowalając nikogo. Takie postępowanie jest fałszywym działaniem mającym na celu chwilowe poczucie spełnienia czyichś potrzeb w celu osiągnięcia osobistych korzyści polegających na oddaniu przez tego kogoś głosu na swoją kandydaturę w wyborach. Natomiast po wyborach wszystko wraca na stare tory i nadal nic się nie dzieje w danej sprawie. Nie możemy zapomnieć, że w obecnej chwili normalne zachowanie stanowi towar deficytowy, wobec czego powinniśmy propagować i dbać o to, aby ludziom uświadamiać, że da się być normalnym w tych niestabilnych czasach. Dając normalność, dajemy poczucie bezpieczeństwa i tylko wtedy możemy powtórzyć z całym przekonaniem słowa Wincentego Witosa: a Polska winna trwać wiecznie. Dziękuję bardzo za słowo wstępu. Chciałbym też na wstępie uroczyście powitać zaproszonych gości, w tym kolegę Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Kolegę Marcina Uchmana, wójta gminy Cegłów. Oczywiście tu obecnego Mariusza Kozerę, prezesa zarządu powiatowego PSL w Mińsku Mazowieckim. Witam kolegę Henryka Księżopolskiego, członka zarządu powiatu mińskiego. Witam Kamila Nalewkę, prezesa zarządu powiatowego FML w Mińsku Mazowieckim. Witam Marcina Sawickiego, przewodniczącego Rady LGD Ziemi Mińskiej. Witam Andrzeja Domańskiego, kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim oraz prezesa zarządu gminno-miejskiego PSL w Mrozach. Witam Tomasza Czerwińskiego, prezesa zarządu gminnego PSL w Jakubowie. Witam Bogusława Michalczyka, prezesa zarządu gminnego gminno-miejskiego PSL w Kałuszynie. Witam Krzysztofa Borówka, prezesa zarządu gminnego PSL z Latowicza. Witam Andrzeja Gawłowskiego, prezesa zarządu gminno-miejskiego PSL w Mińsku Mazowieckim. Kolegę Sławomira Kowalczyka, prezesa zarządu gminnego PSL ze Stanisławowa. Witam przedstawicieli zarządu gminnego PSL z Sienicy, wszystkich działaczy PSL z terenu gminy Cegłów oraz z terenu powiatu mińskiego. Witam zastępcę wójta gminy Cegłów Dariusza Uchmana. Witam panią Teodorę Wójcik, przewodniczącą Rady Gminy Cegłów. Witam wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cegłów Krzysztofa Janickiego. Witam Sławomira Olszewskiego, prezesa OSP w Cegłowie. Panią Beatę Walas, dyrektor zespołu szkolnego w Cegłowie. Oraz witam serdecznie panią Lucynę Bajszczak, współorganizatora, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic. Witam poczty sztandarowe, które niestety już odeszły. Zarządu powiatowego PSL z Mińska Mazowieckiego, zarządu gminnego z Cegłowa, Mrozów, Kałuszyna, Jakubowa oraz Stanisławowa. Witam poczty sztandarowe poczet sztandarowy KGW z Podciernia oraz poczty sztandarowe OSP z naszej gminy.
witam wszystkich radnych gminy Cegów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół z terenu gminy Cegów, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Cegów, sołtysów, przedstawicieli mediów oraz wszystkich, których tu nie wymieniłem. Witam serdecznie. Z okazji dzisiejszego święta Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przyznał odznaczenia członkom PSL-u z powiatu Mińska-Mazowieckiego. Odznaczenie Złota Kończynka otrzymali kolega Marcin Uchman, wójt gminy Cegów, członek zarządu województwa PSL, wiceprezes zarządu powiatowego PSL w Mińsku-Mazowieckim oraz kolega Henryk Księżopolski, członek zarządu powiatu mińskiego, członek zarządu powiatowego PSL w Mińsku-Mazowieckim. Zapraszam panów tutaj na scenę. Jednocześnie poproszę o wręczenie odznaczenia pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, i pana Marcina Kozerę, prezesa zarządu powiatowego PSL-u w Mińsku-Mazowieckim. Zapraszamy, zapraszamy. Proszę przywitać wielkimi brawami! Pan Marcin Uchman, wójt gminy Cegów, członek PSL od 2003 roku, członek zarządu wojewódzkiego PSL, wiceprezes zarządu powiatowego PSL w Mińsku-Mazowieckim, prezes zarządu gminnego PSL w Cegłowie w latach 2003-2011, organizator dwóch powiatowych świąt ludowych w Podcierniu w latach 2006-2010, radny gminy Cegów, wiceprzewodniczący Rady Gminy w latach 2005-2010, pracownik samorządu województwa mazowieckiego. Pan Henryk Księżopolski, aktywny działacz społeczny na rzecz społeczności lokalnej gminy Mrozy i powiatu mińskiego. Członek zarządu powiatowego PSL w Mińsku-Mazowieckim. Od 2002 roku radny powiatu mińskiego, a od 2006 członek zarządu powiatu. Członek OSP w Mrozach oraz klubu sportowego Watra Mrozy. Posiadane odznaczenia to zasłużony pracownik państwowy, zasłużony pracownik rolnictwa, brązowa odznaka honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej, srebrny krzyż zasługi. Legitymacje potwierdzające członkostwo w Polskim Stronnictwie Ludowym otrzymują nowi działacze z terenu powiatu Mińska-Mazowieckiego. Zapraszamy na scenę. I tutaj z gminy Cegłów pana Daniela Janickiego z miejscowości Kiczki. Zapraszamy. Oczywiście nagradzamy brawami, tak? Panią Agatę Kaska z miejscowości Piaseczno. Poproszę, brawa! Tak, za każdym razem, jak ja czytam kogoś, to od razu wiemy brawo. Dalej mamy panią Urszulę Uchman-Zambrowską z Huty Kuflewskiej. Wielkie brawa! Kamil Osika z miejscowości Cegłów. Osica, przepraszam najmocniej. Pani Mariola Zgudka-Ławecka z Woli Stanisławowskiej. I pani Aneta Kuźma z Cegłowa. Zapraszamy, zapraszamy. Teraz gmina Mrozy. Pan Wiesław Gujski. Pan Stanisław Mistewicz z Dębowcy. Pan Sławomir Miszczak z Mrozów. I pan Janusz Mieczysław Król z Mrozów. A teraz gmina Kałuszyn. Pan Leszek Robert Wąsowski. I jeszcze mamy osobę. Pana Piotra Krupę ze Zglechowa. Gmina Siennica. To skoro już mamy wszystkich nowych członków, to ja poproszę pana marszałka o wręczenie tu legitymacji. Thank you.
Wielkie brawa, wielkie brawa. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, pozwólcie, że z okazji naszego ludowego święta przede wszystkim pogratuluję tym dwóm kolegom wyróżnionym, jak i koleżankom i kolegom, którzy dzisiaj przyjęli legitymację Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzeczywiście, historia naszego ruchu to blisko 120 lat. W 1895 roku w Tarnowie powstała ta inicjatywa i od tego czasu datujemy historię zorganizowanego Polskiego Ruchu Ludowego. Jesteśmy w związku z tym jedną z najstarszych partii politycznych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Chcę zwrócić uwagę na to, że ostatnie 25 lat, te 25 lat, które traktujemy jako czas odrodzonej Rzeczpospolitej, to również aktywny udział ludzi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wczoraj miałem okazję wspominać postać księdza prałata Bogusława Bijaka i przypomniałem wtedy, że w roku 1989 doszło do reaktywowania Polskiego Stronnictwa Ludowego Wilanowskiego. Rok później, po połączeniu z Polskim Stronnictwem Ludowym Odrodzenie, zostało przywrócone i funkcjonuje do dzisiaj w pełni niezależne, suwerenne Polskie Stronnictwo Ludowe. Myślę, że jeżeli byśmy tak bardzo syntetycznie popatrzyli na te 25 lat, to jesteśmy jedyną partią polityczną obecną w parlamencie, ale przede wszystkim obecną również w samorządach i też w Parlamencie Europejskim, która bardzo konsekwentnie wpisuje się w to, co nazywamy modernizacją Polski. 25 lat temu podniesione ręce Lecha Wałęsy, ale również naszego kolegi, ówczesnego prezesa ZSL-u Andrzeja Majnowskiego i prezesa SD Jóźwiaka oznaczały powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Od tej pory ludowcy są zawsze w tym nurcie pragmatyzmu, nurcie budowania Rzeczpospolitej, rozwiązywania problemów od najmniejszego sołectwa po kraj, a od 10 lat również na poziomie europejskim. Rzeczywiście w samorządach jesteśmy bardzo aktywni, bardzo obecni. Tutaj na poziomie Mazowsza ponad 100 wójtów, burmistrzów, prezydentów jest związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ponad połowa z 42 powiatów to są powiaty, w których współodpowiadamy za tę rzeczywistość, którą pozytywnie zmieniamy. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować przy tej okazji wszystkim naszym koleżankom, kolegom, którzy aktywnie włączają się w działalność stronnictwa, ale również na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedy wręczałem tę legitymację, życzyłem owocnej pracy dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i dla Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególne słowa podziękowania chciałbym dzisiaj skierować do kolegi Marcina Uchmana, wójta gminy Cegłów, ale jednocześnie oczywiście naszego członka, bo w ostatnich wyborach, kiedy zaistniała taka potrzeba i kiedy kolega Marek Sawicki z powodów obiektywnych musiał zrezygnować z kandydowania do Parlamentu Europejskiego, kolega Marcin podjął się tego zadania. Zadania bardzo trudnego, ale muszę powiedzieć, że wywiązał się z niego w sposób znakomity. Te ponad 2100 głosów to jest konkretny wkład w ten fakt, że na Mazowszu wykonaliśmy ten plan, jakim było zachowanie mandatu do Parlamentu Europejskiego, który pełnił i w tej chwili pełni ponownie kolega Jarosław Kalinowski, przewodniczący naszej Rady Naczelnej. Kolego Marcinie, z głębi serca ci dziękuję i myślę, że zasłużyłeś na złotą kończynkę swoją pracą, swoją aktywnością, swoją uczciwością. Koleżanki i koledzy, pogoda nie jest najlepsza, ale mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze podczas tego święta będzie czas na rozmowy, będzie czas na podsumowania, będzie czas na kontakty, na miłe spędzenie czasu. Z głębi serca, jako prezes Zarządu Wojewódzkiego, ale również jako wiceprzewodniczący Rady Naczelnej,
Z okazji naszego ludowego święta życzę Wam wszelkiej pomyślności. Bądźcie ufni w dobrą przyszłość. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.